Witam widzów kochanych. Nie wiedziałem, co dzisiaj nagrać, bo paczek jest jutro, nie? 7. I wiedziałem, że tam zmiany jakieś do tanków są. Ja nie wiem, czy to jest dobry, bo zdaniem Riotu tam sporo postaci, jakieś Amumu tam był, chyba Munto właśnie, Malphite, Sion, Cho'Gath. Dostałem takie zmiany, ale właśnie na cyferkach swoich. I nie wiem, no moim zdaniem tankowie, tak jak mówię, itemy niektóre trzymałem ich w ryzach. W ryzach, szczególnie Botrk, Divine Sunderer. Idzie Ulung leśny. I mam dosyć mieszane uczucie do tego, bo nie wiem, czy to jest dobra droga. Nie chcą nerfić Botka, bo wiedzą, że ten item, tak jak mówię, trzyma tych tanków za włosy dosłownie. Ale są też inne postacie, co nie mogą Botka złożyć, co one mają być w dupie. No niby są jakieś maski na magów, AD Carry mają Dominika, no ale no nie wiem, no zobaczymy, jak się co się stanie. Zeri dostaje jakiegoś reworka, też sobie pewnie nagramy. Tamkerz dostaje, no to będzie coś do nagrywania z kanału. A dzisiaj Shen pod Hearthsteela, bo chciałem go już wcześniej nagrać, bo jest giga dobry. W sumie dawno nie był Hearthsteela chyba nic grany. Yasuo był ostatnio. No Shen zawsze będzie dobry, no to jest popierdziony champion. Runy to gracie tylko Graspa, potem gracie cooldown na czerwonym i pomagacie z tego topa. Tak jak widzieliście, te moje odcinki stopa takie nudy były. Jak tym GP-kiem grałem i się tam nic nie działo. Na Mundziochę gramy. Mundzioch też ma chyba procentówkę, nie? Na cool. No, tylko jego Q będzie dużo potem biło. Dobra, panie Mundziochu. Ale Shen ma jeszcze lepszą procentówkę, tylko musi sztylet przez tyłek przejść. 57, sporo nawet. Przez to mogę sobie pozwolić na Ignite'a. Ogram tym Przemysławem. To jest wreszcie Ewelina. No to jeszcze widzę bimbały, to jeszcze jest ok. Boi się bardzo. Jak się bawisz, Mundzioka? Level 2 Shena chyba fajne, zbalansowane. No jak te Q przejdzie przez to, tą procentowę, więc Shen jest idealną kontrą na tanków na topie jeszcze do tego. Przynajmniej na początkowych levelach to najbardziej odczuwać. Ewelina na bocie. On sobie może z Q farmi, więc się cieszy ten Umbo. To nie ma jeszcze tragedii dla niego. Ale chce, czeka na kolejnego wave'a i cały przepuszuje do wieży. Nie myślałem, że nie ma tego wave cleara, ale ma Tiamata, ma Sunfire'a, którego też widziałem, że buffują, to mocny buff. O tańszy o 100, 100 więcej HP. No nie żyjesz teraz, kolego. On jeszcze flasha nie ma, ghosta ma. No nic nie może zrobić, on musiałby z tyłu stać, a stałem przed katapultą, nie mógł nic zrobić. Forsuje tepek, no chyba zawsze tepuje tutaj, nie? Kolega Mundo, czy nie? No nie, to nie, i tak ten wave doleci do wieży. Typuje, może czekał na coś. No ale chłop ma ciężko, bo ja sobie kupuję teraz co? To, daj ten regen. Albo, jak mam na całego belta, to kupię całego belta. No to Hearthsteela się tak nudno składa, no ale w sumie mogę nawet z Herzkryształkiem zacząć. Szybciej bym go złożył. Im szybciej go złożę, to jest taka przewaga nad innym chłopem, co składa też. Pani Caitlyn Syndra, na midzie Varus. No squishy ten teamek. A Kane idzie chyba w Asasyna. Kane'a też coś ruszają. No, będzie dużo do nagrywańska, więc spoko. TFT jeszcze będzie nowe, Aramy, nie wiem czy Arama też, ale mapa będzie nowa do Arama. Jakieś wieże będą zostawiać ślady po sobie. Można ponagrywać. Też idzie Hearthsteela, kupi sobie koralik. No ja mam jeszcze 3 levele przewagi, znaczy 3 miliony przewagi. A tu już wave idzie. A mnie w tyłeczek kopnął. Nie uratuję. Ku mogłem poczekać z Q. To kupię dodatkowe obrażenia. Szkoda katapulty. To też nie uratuje Ulunga. On nie ma ghosta, więc, ale on ma ten pasyw. Formę sobie wbija, więc git. Nie muszę podchodzić. Nie musiałem miniona stracić jednego. Blind! No! Dupa? Nie odpisuję mu nawet. Blind. A no, flash. Jedyny co mogę zrobić to flash E i on by po prostu tą kulkę zebrał. No nic, głupiutki jakiś? Ja
Ja myślałem, że się ten Kane cieszy, że ma formę tyle dostał, bo tak ładnie linię ustawiłem. Nie, blind mi chłop napisze. I pingowany jestem. Spokojnie. Tylko spokojnie. O, ramerkę, bijcie się u Lungi. Nam idzie pomoc potrzebna? No to pomoc, jazda. Kastuję, jutsu. Niestety umarł kolega. A, bierzemy, bierzemy. Dobrze robisz, Ewelina, nabier to. No, jak puszujesz, to ja też muszę. Tak się sprawa natury są tutaj. Do dupy to jest, ale dlatego nie przepuszuję nawet. Dobra, już powinien dawno iść na górę. Teraz nie zdążę na te swoje, na górze miniony. I will cover top for you. Nie, 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 no idź na dół, idź na dół, idź na dół, idź na dół, idź na dół. Przecież to się zdąży na wieżę zaczyna. No dobra, dobra, a nie, patrz tam, idź tam po prostu. Wszystko tam jest gites. Nie no, jeden minion był tylko ręcz, więc nie ma tragedii. A! Pomaście, pomaście i teraz dobicie. Pięknie. Nie ma topa. Dobra, wracam z Hearthstealem, tylko tam 2000 chyba są potrzebne, nie? Ta, ta, to są grosze. Fejta wziął świnia, nie? Gram piśnięcie wieże, nie wziąłem co tego. No mam Ignite'a teraz, więc znowu mógłbym próbować zabić tego mundu. Tylko muszę pamiętać, że za szybko nie zignite'a i dopiero kierkę odpali. Full value mieć z tego. Dobrze, że mam dwa staki na tym, co mi cooldown na RC zmniejsza. A to jest giga ważne na szyniku. Znaczy TPK też można grać, bo wtedy wiecie, tepuję kogoś na linię, oni się cieszą i wracam na topa, na wave'a. Tylko ten Mundo jeszcze takiego, w sumie dążył spuszczał, znowu katapultę sobie, ale... Będzie kolejny łef i to wszystko wpierdzielamy pod turec znowu i cofanie. Czy nie cofanie, powiedziałem, że z Hearthstealem wracam. Słowo się rzekło. On ma lepszy item ode mnie na ten moment. Ocofnął. Na kodach. Ale graspa to chyba w ogóle staków nie mamy. Kurde, tu jest szansa na playta. No nie, to druga pestracja mnie zrondownuje. No ale czekam na Hearthsteela, wywalone jajca, chcę z Hearthsteelem wrócić. A drone shielda mogę sprzedać. Ewelina już może mieć szóstkę? Nie, ma już, ale tutaj się bawię. No, ciepie. Dobrze, sztylecik mam ustawiony. Mogę po to odpaść i spróbować się z nim pobić. Ja go tak kroję, ale jakby go tu nie zabił. Muszę patrzeć na ten pasyw, teraz ma ten pasyw. I na 2E zdążę zagrać. Mana mi się nie kończy. Wife idzie w moją stronę teraz. No może skudo bierze, zresztą tak nie ma tragedii. Tam się jakieś walki były, ja na miniony patrzę. Szerkę mam znowu. Jakbym go zabił, to jest Hearthsteel. Albo jak gdzieś tepnę i coś zabiję. Kurde, żałuję, bo miałbym, gdybym nie zaczął z tym Dorn Shieldem. O, chłopy tam już Yasuo mamę wyzywa. Jakie kąty szuka ten mundo, ale musi, musi. 2300, dobra, nie, nie biję się, jestem za bardzo w plecy z goldem. Te miniony zgarniam, wszystko jest. Ma R-kę? Nie ma chyba, nie, bo go zegzytowała. Powiem sobie, że tam się wave do mnie puszował. Okej, okay, no, mam Hearthsteela. Mundo teraz nie powinien w ogóle z nami podchodzić do walki. I pikali Yasu. Ty, ten Varus jest bardzo miły, ale Kane jest niemiły dla mnie. No, ma też problemy. Właśnie to jest problem tego Hearthsteela, że kupicie ten item i tak... No, wolelibyście inny item pierwszy składać, ale przez to, że się stakuje, musicie go pierwszy złożyć. No, spierdzieluj mi z tej... aktówki. Turet. Animacja i te pieniądze mu na mordę lecą, no nie mogę z tego. Ale jest taki, że wszystkie linie wygrywam, wiem jak to się skończy. 15 minut. Watch when he dies. On jest gangowany, czy on idzie na jeden przegrywa? Nie, chyba Kane tam siedzi.
Mulung do bazy poszedł tylko, no kaj jest staczek z Hearthsteela. No i takich więcej tych staków dostanę dzięki tej mojej erce, nie? Tylko dalej mam, nie mam, 3 staki. A bo Yasuo, Mundo i Ewelina, to okej, to się opłacało tą merkę na pewno zagrać. 3 staki w 10 minucie, na tym to giga dobrze. Aha, no siapnij rączką, ale nie dobi. Pieniądze nie wyleciały. No ale teraz muszę jakiś item do wave killera złożyć i chyba Hydra będzie najlepsza. Fera też można złożyć, tylko nie mają. Tutaj biki siedzą na pewno. Nie mają aż tyle procentowych, execute damage mają. Mundo tam idzie, dobra, ja turycę wezmę. Ja już pomogłem, bo Mundo jeszcze nie ma żadnych statystyk defensji, raczej tych. Nie ma Hearthsteela jeszcze. A chcę zobaczyć, jak ten Yasuo, ten będzie meltować tego Mundo biednego potem. Asystkę. No ja merki, więc nie mogę dużo zrobić. Jakbym tutaj miał Tiamata albo cokolwiek z pomocą spuszczowania, to by ta wieża tak padła. No nie wiem, ten shield bash nie jest tragiczny, bo pomaga w tym kombie na linii. Robię flash, raczej robię taunt po prostu na plecy, przeciągam miecz przez plecy chłopu i to wszystko się aplikuje i chłop umiera. Fajnie jakby ich tam pobili, żeby się statystyki wyrównały i żeby morale im nie spadły. Dawaj Hearthsteela Mundo. Daj piznąć się. No i dziękuję. 30 sekund czekania teraz tylko. No jeszcze nie ma, więc fajnie byłoby jeszcze jednego spotkać tylko z 30 sekund, tak jak mówiłem. Mam na Tiamacika. A właśnie muszę zobaczyć, ale chyba Cleave'a nerfią tylko w tej Hydrze Ravenous, nie? Bo tam jest lepszy ten Cleave. Na Tiamata chyba nie ruszają, ale nie pamiętam, nie będę was w błąd wprowadzać, więc nie powiem o tym głośno, ale chyba tak. Tiamat dalej jest taki dobry będzie, sam w sobie. Wiadomo, że ta Hydra ma dużo lepszy ten Cleave, ale no wiecie. 30 sekund minęło już? To jest jakiś znacznik? Jest, że jest znowu, tak? Cztery stabilne, no to procentówkę bije mojego HP, nie? To chyba, nie pamiętam, gdzie ciało, czy tasach Mundo działał, ale chyba tak, że on bił w zależności od tego, ten target co dostanie ma HP, tak? Tak to chyba działało. Mam mereczkę, jakby się coś działo. O, Yasuo umarł. Będzie coś pisać? Dobra. Tylko serduszko chciałem mieć. Nawet bym umrzeć za te serce. Nerkę odpalił, tak? Jup. Ja mogę zawsze zerkować tego dla shielda, no ale... Dobra, cofniemy. Muszę mieć tego Tiamata, Mundo też cofa. On tego nie zdąży przepuszczować. Co tu się stało? A pod wieżę wleciał, okej. Okay. Nie muszę częściej pokazać, co się dzieje na kamerze tutaj. Tak. No i but to mogę zrobić. No i to jest taki spike na tym szenie, popierdzielony. Został Ulung, został. No, Yasuo, niech ubolewa trochę. No ale też pomogłem temu Varusowi, no tam trochę golda dostał, samych tych asyst jak stepowałem dwa razy. Tak to by było, nic nie dostał, tak tam jakąś asystki dostał i linię mu nie spuszczowali, to też jest giga ważne było, że ta linia się tam zatrzymała w miarę, się miliony na wieży nie potraciły. Dobra, Ulungu. Dawaj Hearthsteela, czy uciekasz. O, dawaj, zabijaj miliony. O, OP item. Jesteś tu? O, ty gnojarzu, no ul... No nie ma TPK, nie? No ale widzicie, jest tak proste, jak dostaniecie fila na topie, sobie pikniecie Shena po prostu, tylko trzeba uważać, no ale nawet jak będziecie po prostu dobijać te minionki i zrobić jakąś presję w początku, na początku gry, to jest giga dobrze. Mam leczkę, bo flashował ten koń, co? Nie. I dziabie tą wieżę. O, jest Hearthsteela, jak to się wymieniamy. Tylko ja mogę zblokować twój basiczek, dawaj. To jest takie skillowe teraz, widzowie. O nie, nie byłem w range'u.
No, do tyłu, nie musiałem ignać za szybko. Ale tak wleciał we mnie, to myślałem, że się bijemy. No ale na RC mu trochę zmniejszył ten regen. Oj! O kurde! No w sumie tak, no RK. Gościk, okej. Dodge? Tu też coś? Nie, poleciał do ciepłych krajów i wrócił. Nie no, jak kup przez niego przeleci, to zawsze wygram. Nie ma szans, że ja przegram, przecież jak kup przez mordę mu przeleci. Tylko te swoje kup potrafią, też mnie boli tyłek. No, ta RK była słaba trochę. Ale myślałem, że nie ma ta Ewelina RK-i, bo... No już, myślałem, że już będzie RK-ować. To jest właśnie trochę słabe, bo ten shield nic nie daje. Nie! Dobra. Jest hardstyle już. Aj, ty nie masz, ja mam. To jest wygrana waleczka. On tam wizję ma, wardowo. I ma chyba już pasywkę. Możemy turret spróbować zniszczyć, ale ma pasywę. No możemy spróbować, tylko on, żeby nie rzucił w niego RK od razu, jak ja uderzę. Buster dżungle napisała. No Ewelina sfidowana, to nie będzie dobrej gry dla kolegów moich. Oj. Oj, macanki, skraczka. O Jezu. Chyba nie ma jeszcze RK, nie powinna mieć. O! Szkoda, że Hardstyle z Mundo nie wziąłem. Alvarus jest też sfidowany jakiś. Znaczy może nie sfidowany, no ale ma dobre item. Jakby był Hardstyle, to on straszował mnie. Browy tyfy. Co się stało? Ich tam rozpierdzielili. No, rozpierdziałem i boję się, że to podadzą zaraz. No, nic nie może zrobić. Nie, stawka próbowała. Ale dobij Shen Ulungu. Nie no, katalonka nie zostawię tutaj na pastwę losu. Jezu, jaka RK-a ofensywna, zostawcie mnie, proszę. Wejdziemy do bazy. RK już znowu jest, jakie ma cooldown? 127 to jest mało. Ile miałaby normalnie? Jest napisane? Jest. Nie, nie, na cooldown nie patrzę od razu. Po redukcji. No i tytaniczna hydra, ale mi AD daje, pokażcie mi. 33 git, bo dodaje jeszcze ile, bo dodało 30. No 3k HP. Ten conditioning, ja mogę overglowa zagrać w sumie. No ja mam RK, nie jestem w stanie nic zrobić. No zawsze jak wyjadą, to o tym, nie wiem, muszą zabić 4 targety, bo dosłownie Syndra też bije już z takim bitem, jeszcze jakby butę miała. Poza mną to u nas wszystko jest rozpierdziela i też umiera szybko, ale dostać się do tego jest cholernie ciężko. Czekajcie, mam telefon, nie mogę odebrać. Gdzie ta Syndra ucieka z pieprza? Dawaj staczka mi. Kota nie dostanę, nie ma szans. Ale pizło, Jezu, nie wiem, ja takie szlagi sprzedaję przecież. Mundo and Evelyn idios. Dobra, dla samych komentarzy Yasuo to się już te... opłaca to... tą grę. Zmadowany pan Yasuo to jest piękność coś. Mundo jak tam ten, jeszcze... jak specjalnie wybrał ich dwóch. Iron Division. Troszkę jest Iron. No nie mogę teraz odebrać, no zrozumcie mnie, Ulungi, bo jak nie cierpię, jak do mnie na hama ktoś dzwoni. Nie umie. Dajcie mi staczki tylko, kurwa mnie ta Ewelina spizgała. Dane... Down? Co napisał? A chyba Dame chciał napisać, że Dane był to dobry. Nie wiem, muszę... Słownik muszę otworzyć do Ulungu dodatkowo. No ładny Townsfield, ale to nie jest... Znaczy da się to spierdzielić, ale nie jest to nic najtrudniejszego, ten Townsfield. No, a to, że dwóch się udało zapaść, to było fajne. Bo ten hitbox zawsze tylko postaci jest, więc musicie hitboxem waszej postaci ten w ogóle dotknąć kogoś. Nie wiem, staje i znowu mam RK, super. Ja bym poddymił ten build jakoś. Ja można poddymić taki build. Wiesz, ma jakieś na wrażenie? Jakieś, no, to nie wiem, co się pracuje na tym.
Ja można poddymić ten build. No nie da się, no to jest nudny tank build po prostu. No i stakuje, schodzę teraz i stakuje po mordzie, sprzedaję klapsy. Tu nie ma na co poddymić. To jest taki problem. Dobra, kupię HP. Kurde, kliknąłem. Było słychać klik. Jak ktoś ma słuchawki, to niech się przyciśnie. Znaczy niech ktoś nie przyciśnie, tylko niech może powtórzyć. No klikałem Merkel, ale umarła. Myślałem, że umiera, ale streszowałem, więc stwierdziłem, że chcę przeżyć. Dobra, staczki potrzebują, malutko jest. Ten mundom już dogania. Dawaj Joshua, bijemy się. Tak, muszę w takim tak stać, tak. Teraz to się zrobi, zapętli i pyk. Ja się fajnie też bawi. Mogę piknąć niego? Nie mogę. O, ale staczków! Fajnie mnie spizgali w sumie, no. Ja mam tyle HP, w sekundę poznikałem, a tylko chciałem te plaskacze pomoże posprzedawać. No co mnie tak spizgało? Ta Ewelina pewnie tyle bije. A, Brabadona ma. Nie wiem, no idę bota, ja mogę siedzieć teraz na side. Chciałbym, żeby się gold trochę wyrął, tak żeby przynajmniej bounty spadł. Bo pograł sobie tym shenem i myślę, jak build można podejmieć, ale to są nudy. Teraz ja bym musiał złożyć co? Sunfire'a. Dymtka. Okej, no spierdziele. Mój drugi smog dopiero. Te dwa. Na W rośnie czas tylko, to nie, cooldown spada, nie rośnie czas tylko. Dobra, zemewki z taka weźmiemy chyba. Mogę tak zrobić. A, nie mogę tak zrobić, bo za grubiutki jest Shen niestety. Nie można tak zrobić. To mogę staczka zebrać jednego. O, ładuje się, dobra. Mam shield, nie mam shielda. Przeżył ten jasł, jakim cudem Ignite mu jeszcze dałem. A, no ja cofnę. Czułem się trochę paskudnie, grałem, ale właśnie nie da się podejść, Sunfire'a muszę zrobić. Ewelina może być, ja się za głowę łapię. No, będzie 100 tańszy i więcej AP dawać ten Sunfire. Co składa Varus, bo w sumie on Ludena poszedł. Mi się też wydaje, że ten z Ludenem większe liczby wyciąga. Jeśli chodzi o samą strzałę samą. A ten co ja grałem pod Riftmakera to więcej bije w tanku. Czyli na takie dłuższe wymiany. Tylko go trzeba ładować trochę. No ale to rzucasz R-kę, już się to zaczyna ładować wtedy i to jest taki sens. I chłop stoi z tymi stakami. Po prostu te staki Warsaw długo stoją. Game poszedł w tego. No ja R-kę znowu, no mam już chyba wszystkie staki, no właśnie. Jak to ma cooldown. Właśnie minusem Shena był zawsze to, że on za bardzo cooldownów nie mógł złożyć. Te itemy nie dawały cooldownów. A teraz na side, jak będą jeszcze dwa itemy, to ja mogę spuszować dosłownie w sekundę wave'a szczyścić i mogę od razu być gotowy do TP'ka. 136, chyba okej, 2k za do Hydra, Siaka. O, piznąłem, fajny zasięg mi tego ataku, co to było? Suło tam jeszcze żyje. Dobra, no idziemy na drugą. Co tu się dzieje? Jak on to przeżył? Kurde, bym szybciej streszował, to może by go zabiło. Heh. Dobra, u Lungu. Oni tego Suło tam goni. A kota też tam jest, tam kot też jest. No idę na bota. Swoje zrobiłem, my job here is done. No nie, jak na topa w takiej grze, no w sumie jest 34 zabójstwa są. A ten Kane no spierdziela, obrzydliwy jest też ten Kane.
No jest Ewelina, jest Kane, oni zabijają. Chodzą solo i zabijają. Super gra drużynowa. Mam takie piki, co poradzisz. O, kowadełek teraz w tej walce był. O! No to niezwłaszcza downy pozbiera. Ja nie mam resistu, ona mnie też może wybombić. Co tu się dzieje? O, nie ma Erki, to jest dobra wiadomość dla nas. Mdzioka tu jeszcze jest. Jak mnie widzą. No to MFK łakomy kąsek. Taunt nie mam. Nie ma. Co to jest za ofensywny flash? O, miecz mi zatrzymał. Nie ma tornada, nie? Bo się świeci jak psu jajca i nie wiem, czy ma te tornada, czy nie. Yumi solo tutaj idzie. Gdzie masz pana swojego? No kocie, czemu jest taka szybka? O kurde. A, Ewelina, no super. Stuntować nie mogę na tym czasie, mogę szybciej stuntować. Ale chyba staka znajdzie. Co to tyle pizło, naprawdę? Ona ma voida? Nie, nie ma voida. Kupię resisty nie będzie. No chciałem poddymić, ale nie da się widzowie poddymić buildu. Dochodzi i sprzedaje klapsy takie. Nie wiem, przecież na to nie ma counterplay, bo chcesz pomóc komuś, to ucieknie na tej erce. Ewa jest so strong, no po prostu jest point on click championem, który klika po prostu. Dosłownie klika, nie musi celować. Atakuje i tak trafia. No jak złożę tego, to będzie dobrze. Oni Barona w ogóle zrobili, tak? Zrobił tego Barona, Ewelina solo zrobiła. No zróbmy, bo to są teraz idzie, to się przyda. Nie wiem, czemu Syndra na mnie idzie Warda postawić. Ale nasrane tego z Wustachem tankowa mapa. Wszystko rozpierdzieliłem, co się dało. Jak tu będzie wynio, to jest solo. No jak trafię w nią taunta, no muszę tu trzymać myszkę, bo zawarł zniknie w sekundę, jak się pojawią te bimbały niewidzialne. Ja idę na bota i mam Erkę ready, tylko no nie mogę chyba w target Eweliny erkać, bo się nigdy nie stepuje. To jest właśnie problem, że wszystko w sekundę umiera z tego mojego teamu. Teraz przynajmniej, bo wcześniej tak nie było, a teraz już wszystko umiera. No to jest to, co mówiłem. Te wave'y znikają. Ciekawe, czy mi wybombi ta Ewelina. Przecież pewnie mnie wypierdzieli z butów, mimo że tą szmatę kupiłem. No i podoba mi się, że ona zerkowałaby i umarła, nie? Kurde, wiecie co chyba zrobię? Ten item, co nigdy go jeszcze nie testowałem. Mnie zdenerwowało w ogóle. No, fajnie. Chyba chem tanka robię, bo dostanę zawału serca, jak będę za tym biegać. No submarine pierdzielony, niewidzialny. No te smoki trzeba liczyć. A Ignite'a straciłem. Może coś tego nie widać gówna i ja teraz na ślepo gram po prostu. No właśnie, no nazwy... Ale gameplay superowy, no naprawdę. A dobra. No i trafiłem tam to teraz. Good job, Evelyn. Ja sobie się tam cieszę, tak ręczki zatyka, a wygrana gra. Kolejny dzień, kolejna bestia załatwiona, no nie wiem co mam powiedzieć. No ten byłby najlepszy, mam zedukowane obrażenia, chyba chemtanka zrobię. Nigdy go nie składałem jeszcze w tym sezonie, to możemy przetestować. Mi się wydaje, że jest kupon, dlatego go nigdy nie składałem. Na 1,5 sekundy, 50% slowa. No nie ma, no hard CC, no muszę taunta w nią trafić i musimy ją wybombić na tauncie, no takie jest nasze zadanie. Panie, że jeden champion tak całą grę do góry nogi, no, do góry nogami wydupcza. Przewraca. Patrzcie, on pół HP stracił, ona zniknęła niego W tylko. Nawet więcej, pół HP, 3/4 HP stracił.
Chodźmy u Lungi, spróbujmy. To jest tak, że ona R-kę już ma. Co oni robią? Co ja mogę zrobić? No zestunowałem. A to, że jej nie widzę, to na to nic nie mogę poradzić. On tu znowu jest. A, mam R-kę, ale... No nie zdążyłem nawet, ale chyba nie żyję, nie? Od tego Tarhita, no. Jak im dostała tysiaka. A tu jest bezsensowny i głupie, no ale co na to poradzisz? Dobra, no nie ma Eveliny, no teraz się napierdzielamy. Trzeba tego tanka, nie? No i Ulung nie goni, jeszcze... Ja pierdzielę. No ja mam tu chwilę. Ale flash słaby. Kurde, Ignite się nie rzucił, było takie combo ładne. Ale tak by go nie zabiło, bo ona ma heal'a przecież znowu. Możemy to zabić? A idę. Ale on idzie do was też, widzę. Fajne chodzenie pojedyncze. Czemu nikt tych minionów nie szczyści? Ten Yasuo rączki zaciera tak, montagę zrobiłem. No nie mogę. Nie wiem, w którym momencie my to przegraliśmy. Jak chyba Evelina chyba shutdowna została, tysiaka z Varusa i chyba tysiaka z Kayna. To w tym momencie zużyła Rabadona i zaczęła rozpierdzielać. Jak mi się wydaje, że to był ten moment, gdzie gierka trochę wyszła spod kontroli. A co to jest? To nie myślisz, że to jest zasięg, kiedy ja muszę być wokół czempiona? Nie, to jest zasięg slowa chyba, jak to wybucha. A szczerze mówiąc, myślałem, że będę więcej w takim picie, jak będę na mordzie komuś stać, ale nie mam tych healę, musiałbym złożyć. Tormel jest spoko nawet. A bańka już jest, ja pierdzielę. No nie ma wujda przynajmniej, to mogę Ignite'em ściągnąć bańkę, nie? Czy nie? Czy mi się dobrze kojarzy? No ona we mnie nie otworzy, no taka głupia nie jest aż. A przez to, że ja muszę kliknąć R-kę przed tym, jak ona wleci, a tutaj będzie teraz, to zaraz. Ale jest też smok. No pinki trzeba kupić, kupię pinkę. Tylko tego topa muszę spuszczać, bo gresy zaraz te miniony skończą. O. No super, no to ma sens. Idę po pinkę. Ja pierdzie. No nie lubię takich gier, że jest jeden pik i całą grę rozwala. No ale nic na to nie możemy poradzić. Oni barona teraz zrobią. Varus wyszedł spod wieży swojej. Dup w tego walla. Zobaczcie, i gonią Yasuo i zaraz Evelina wyskoczy. I go stwierdzili. Jednak barona robiła. Nie robi kurczaków? Yes, to be one. It must be done. Ale wbija się w nią. Ja pierdzie, dobra, Syndra nie arkuje już nigdy w życiu. Po co? Już wcześniej to zauważyłem, żeby jej nie arkować. Dobra, chodź, bijemy się. Czemu to nie trafiło? Co jest? Daj się piznąć w głowę. No to mi spoczyn też jest po przejściu. Gdzieś jak skuję, ściągnąłem bańkę i potem dasz. Piękne to było. Szkoda, że mi jeden point and click spell w mordę mu i zadał mi chyba z 5k obrażeń. Ja pierdziałem, to jest za mało jeszcze. Ale no Voida nie ma nawet, ale ja mam 140 resista i tak napierdzia. Jakby Voida złożyła, to już w ogóle bym meltowała mnie. Mogę złożyć niby anatemę, nie? To raczej nie ma sensu. No zróbmy cooldowny, bo mi się przyda jeszcze trochę podbić te cooldowny. Anatema we Ewelinę? No to tak jest execute damage, tego nie mogę przecież zmienić. Żeby tego kota na niej nie było.
A Mundo jest teraz starszą papierem. O! Co jest? Co jej tyle wypierdzieliło? Ja pierdzielę, te tamty mnie wchodzą w ogóle już. A, niestety to możesz złapać, no. Nie no, bańkę musiałem ściągnąć, no to nie da się tego ściągnąć inaczej. Ale nieźle jej pizło. Czyli półka zrobił ten wrażeń. Sunfire 2, 3, no nakładają się te liczby, ale nie ma chyba nic więcej, co mogę złożyć. A tego, muszę tego tam hermtanka jeszcze przetestać teraz na tej. Mogę. W sumie nie musiałem nawet. Mam gdzieś więcej AP. Kończymy, kończymy, bo ta Ewelina się ten, strasznie się spłaciła. No ile staków? 800 HP dodatkowego. Siedzi w tym. As mid, as jungle. Jaki to są gnojarze ci ludzie, nie? Tak wygrywają i jest chatting, chatting, rączkami tak. Yasuo teraz pewnie tak zaciska tą katanę swoją taką zabaweczkę. Taki wkurzony jest.